sklep motoryzacyjny Karbownik. Części i akcesoria. Zapraszamy do naszego stacjonarnego punktu sprzedaży oraz serwisu. Wodzisław Śląski, Jastrzębska 192. Na pewno powiem, że tak myślałem, że stać tą drużynę na dużo. Pierwsze mecze rundy jesiennej nie zapowiadały tego wszystkiego. Dopiero uwierzyłem w ten zespół po zwycięstwie pucharowym z przyszłością Mrogów. Wiedziałem wówczas, że ten zespół stać na włączenie się o te najwyższe lokaty w tej klasie rozgrywkowej. No i nie myliłem się, chociaż wiadomo, traciliśmy praktycznie 7 punktów po rundzie jesiennej, można tak powiedzieć, do Gołkowic. Nadrobiliśmy to z nawiązką, także o ile mi pamięć nie myli, 12 punktów zrobiliśmy nad Gołkowicami. No i to w jakiś sposób cieszy. Ja myślę, że ten zespół zasłużył na to, żeby być liderem i zwycięzcą tej grupy. Grało w miarę równo, duże zaangażowanie chłopców, na tą klasę rozrywkową również umiejętności. I to wszystko wpłynęło, że ten zespół zrobił mistrzostwo w tej grupie i z tego bardzo się cieszę. No i myślę, że powalczymy już na boiskach czwartoligowych o jak najwyższe cele. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest czołówka, ale dla mnie dużą radością byłoby, gdyby zespół plasował się gdzieś w środku tabeli. Na pewno potrzebujemy wzmocnień, a jeżeli te wzmocnienia będą tak, jak sobie marzymy, no to mi się wydaje, stać nas na to. Ja przyszedłem pierwszy mecz ponad rok temu, 3 maja. Tutaj akurat miałem pierwszy mecz, chyba później 10 zwycięstw było. No i weszliśmy do klasy okręgowej. No i co tu ukrywać? Na pewno trudniejsze mecze już były przede mną w klasie okręgowej. No zespoły już, czy Ruptawa, czy Gołkowice. Ponadto myślę, że gro zespołów, tak jak Silesia Lubomia, no naprawdę były trudnymi zespołami i potrafią grać już na tym szczeblu rozgrywkowym. Stąd na pewno trudniej w klasie okręgowej zdobyć to mistrzostwo niż w A-klasie. 64 bodajże punkty, które zdobyliśmy, no to o czym świadczy, że jednak każdy mecz coś w sobie miał. Dla mnie takie decydujące mecze, no to właśnie było na Rafaku, gdzie praktycznie 6 minut został przedłużony mecz i my w 94 strzelamy bramki. Kolejny taki mecz, który tam w jakiś sposób w ostatniej minucie, to Krzanowice. Więc są takie mecze, które zawsze tam utkwią w pamięci, ale mi się wydaje, również takim ważnym meczem dla mnie był mecz w Gołkowicach, gdzieśmy go nie przegrali. To był taki moment, mi się wydaje, już zwrotny, że stać nas na dużo w tej klasie rozgrywkowej. Nie pomyliłem się. No, mi się wydaje, na pewno, że dominowaliśmy w tej klasie rozgrywkowej, no i zasłużony, mi się wydaje, awans.